szerzyć, czy też będziemy kontynuować psucie predykcji wszystkim. Po prostu dojść w ten zasięg, no to było nieoptymalne. Widziałeś, jak Midlaner i HG on po prostu podchodził i się cofał. Czekaj, bo Shockwave'u już nie ma. Okej. Witek pali flasha, Adi nie ma tutaj już ucieczki, Mumek odcina plecy, Twitcha się nie spodziewali, Seno Ultimate to będzie za mało i seria braku komunikacji u IHG. Problem, no flash palony, ale te szpilki nie trafiły go, drasnęły go ewentualnie w plecy, to była akupunktura, a nie cios i pojawia się Zerat z dystansu, ale oczywiście co te obrażenia mogłyby przestraszyć HG, wezmą to łatwe zabójstwo, również Witek na dżungli, nie boi się pojedynków, nie ma Ghosta, Sevens udało mu się zwiać, musiał tutaj doklonować, że tak powiem, w kierunku oczywiście Smoka. IHG zajmuje pozycję na rzece, ale to wszystko może być skrócone. Podjeżdża KNF, nie boją się walki, odpalają Ultimate Yumi i zatrzymani zawodnicy IHG, lecz stabilizuje sytuację Sevens. To ten Ultimate potężny. Arcano Pulse już poszły, poszło Right of the Arcane, co zrobi Xerath? Jest walka, Smok się resetuje, nie obędzie się bez teamfightu i IHG w sporych tarapatach, ale Tracyn pozostaje wśród żywych. Leczenie od Seny było kluczowe, Tracyn się wycofa, mają przewagę, nie ma smajta dla KNF, więc IHG bierze Soula, flaszują do przodu i KNF, niestety dla nich to jest tragedia. To jest absolutna tragedia, Michale. Tak jak mówisz, to jest 22 minuty i 50 sekund. Wzięta dusza górska i... Ale tu Adi gdzieś tam wyskoczył bokiem. Tu jakaś kombinacja ataku i dysonansu od Manego. I nagle się okazuje, że Zimba wchodzi w ten teamfight, mając zaledwie 1/4 many. Co to oznacza, że jego zoomić zostaną rzucone ile? Raz, może dwa razy, jeżeli wyjdzie i z auta atakuje. No nie była idealna pozycja dla KNF, żeby tutaj walczyć, no ale sami sobie to zrobili. I niestety ta gra przypomina ich pierwszą grę w tym sezonie na Gentlemanów, gdzie po prostu nie zrobili wiele i rywale brali obiektywy i... Już zapomniałem. Zauważaj prędko, bo możliwe, że ta gra dobiega końca sama. Stopwatche zonie, ogólnie IHG jest gotowy. No, Ribu ma problem. Ribu jest martwy. Adi też bardzo ładna gra na Wukongu, to warto podkreślić i... Reszta drużyny ma się też świetnie i to jest smutny teamfight, bo teamfight sugeruje, że drużyny walczą, ale... Bo klepanie jednej drużyny przez drugą. I wiadomo, kto klepał, wiadomo, kto był klepany. I mam wrażenie, że to jest taka trochę świecka tradycja, podchodząc do meczu z Illuminar Gaming. Ale chyba IHG będziemy rozliczać głównie przy ich największym sprawdzianie w tej połowie splitu, czyli w tym meczu, który czeka ich oczywiście w przyszłym tygodniu. Meczu ostatnim dla nich w tej połowie sezonu, czyli oczywiście starciu przeciwko AGO.